Leszkowi trójkę. Trzeci październik, pogoda jak widzicie dopisuje, koło mnie pan Adam Grabczyk. Parę słów o tym, co się dzisiaj będzie działo, co to są za zawody, no i ile mamy zawodników? No dzisiaj mamy takie małe święto, bo są to mistrzostwa naszego klubu Pomochal Lęborg. Corocznie organizujemy to w różnych miejscach, dzisiaj padło na Karwie z tego względu, że no, jest to jedno z najlepszych łowisk. Teoretycznie w jaki sposób możemy zapewnić złowienie ryb przez zawodników, a to jest jednak kwintesencja naszych, prawda, wędkowania. No przyjechało tutaj oprócz członków Pomuchla, bo to są wolne, otwarte zawody, dla wszystkich dostępne. No przyjechało naszych wielu przyjaciół naszego klubu, którzy co roku licznie dopisują na naszych imprezach. W tej chwili mamy 42 zawodników. No cóż, pogoda nam dzisiaj dopisuje. A jak z falowaniem na plaży? Coś już tam ktoś był, sprawdzał? Może tutaj wysłaliśmy tutaj naszego kolegę, najbardziej doświadczonego, naszego mentora, i tu bym go chciał może poprosić, bo to jest nasz honorowy prezes klubu, który jest od początku. No i chyba jeden z najsławniejszych i najlepszych wędkarzy. Michale, chciałbym tu przedstawić naszego szacownego, honorowego prezesa naszego klubu, który przez 10 lat pełnił obowiązki prezesa klubu. Nasz kolega Jurek Duch. Chyba jeden z najsławniejszych wędkarzy surfcastingowców i nie tylko, bo i wspaniały, jak w skrócie i można powiedzieć dorszarz, że tak powiem. Jest to taka potoczna nazwa, która się przyjęła wśród nas. No i myślę, że tu Jurek właśnie najwięcej ma do powiedzenia, bo czego nie wiemy, to Jurek wie. To dobra, to z grubej rury. Panie Jurku, mamy październik. Początek października, pogoda, tak jak widzimy, ani jednej chmurki na niebie. Falowania chyba nie mamy za dużego. Co możemy się spodziewać? Co to za ryby mogą być? No wszystkie żyjące w Bałtyku, oprócz tych, które powinniśmy w tej chwili wypuszczać, czyli trocie są pod ochroną i pozostałe niewymiarowe ryby. A tak to generalnie można się spodziewać, generalnie dorsza, różnych rodzajów tej flądrowatych. No może się trafić i okonek, i jakaś tam płoteczka, jakieś jeszcze inne przyłowy, ale to już tam raczej rzadko. Ale generalnie to tam bazować będziemy prawdopodobnie na tych płaskich i na tym. No leszcz jeszcze powinien być tu na ulicy, bo wody są takie stosunkowo ciepłe, jeszcze w miarę może tam coś się trafić. A jak stan morza, Jurku? Stan morza jest idealny, bo to się robi płasko i tak czasami to te, takie wbrew pozorom, że jak jest taka flauta, to też tak czasami te ryby się po prostu tak nie łowi, jak najlepsza jest taka średnia paleczka, jak jest kurczę od tego wiaterek jakiś, to wtedy jest o wiele ciekawiej. Dzisiaj przynętą numer jeden to filecik chyba. No filecik. Mentora pytajmy. Filecik ze śledzia lub z innej tam jakiejś rybki generalnie. No i tubis to jest podstawą na przy połowie dorszy sprawy. To jest takie, a tak to robak tam i te wszystkie inne takie znane przynęty, które są dozwolone. I w ten sposób będziemy się bawić tu dzisiejszego wieczoru. Jeszcze powróćmy do pana Adama. Panie Adamie, dzisiaj mała zmiana planów, bo łowimy do 24, słyszałem. No tutaj koledzy, patrząc na tą pogodę i sprzyjające nam warunki, chcą przedłużyć o godzinę, bo pierwotnie było do 23. Niemniej jesteśmy elastyczni, tutaj nie wyznaczamy sobie jakiś ram. Bo tu chodzi o przyjemność, o współzawodnictwo, o spotkanie kolegów, podzielenie się swoimi doświadczeniami. Tutaj właśnie przed chwileczką właśnie
kolega Jurek nam podpowiedział, na co się, jaką przynętę nastawić, co jest bardzo ważne, żeby dzielić się z młodszymi, mniej doświadczonymi wędkarzami. Chciałbym wam tu podziękować za przygotowania, bo dzisiejsze zawody nie... No niestety, to wymaga też przygotowań, poświęcenia swojego czasu wolnego. I to są koledzy, którzy dzisiaj właśnie organizowali zawody. Romek Szabowski, Czarek Stan, wiceprezes, no Roman, nasz skarbnik główny. Co prawda jeszcze nie odkrył złotego pociągu, ale to kopie po tej plaży, kopie po tej plaży, także... No i Darek Malinowski, który... Przygotował, tak, zaopatrzenie. Jego żona nam dzisiaj wspaniały żurek przygotowała. No jeszcze na zakończenie będziemy grillować sobie tutaj. Także myślę, że będzie sympatycznie. No życzyłbym tu wszystkim sportowej rywalizacji i żeby, jak to się mówi, duch, zresztą duch nasz dzisiaj nie opuści. No nie, bo będzie z nami. No oczywiście, cały czas. Jedno słowo jeszcze, który z panów może by się chciał wypowiedzieć na temat, bo się zmieniły wymiary, tak? Dorsz już nie jest 38, tak? Dorsz ma 35. Według nowego regulaminu, który obowiązuje już na połowach skutrów z plaży, wymiar dorsza ochronny jest 35 cm. Płastugi się praktycznie nie zmieniło, tylko wyszło to, że belona jest bez wymiaru, a tak reszta pozostaje tak, jak była. Okoń? Potem 20 centymetrów. 20 centymetrów, tak? Dobra, bo tu płotka dzisiaj... też 20 centymetrów. Także, no trzeba jeszcze było wsiągę popatrzeć, co tam się głównie zmieniło. Ale szczotne dalej, 23 centymetry. Dalej możemy na dwa haczyki łowić. Na małe dwa haczyki o rozpiętości 10 mm lub jeden haczyk, który ma 23 mm. Lub na jeden hak. Jeżeli chodzi o długość przyponów, to nie ma, nie ma żadnego znaczenia. Każdy sobie sam ustala, jakie długości przyponów stosuje i jakie koraliki zawiesza. I... Czyli na tą chwilę jeszcze dali nam dowolność w tej sprawie. W tej sprawie dali nam dowolność, całe szczęście. A zapowiada się, że znowu coś zmienią? Może początkiem roku? No myślę, że warto by posłuchać właśnie ci, którzy decydują. Co decydentami, powinni się troszeczkę wsłuchać w słowa tych wędkarzy, którzy uprawiają surfcasting, którzy uprawiają sport na kutrach. Warto ich posłuchać, bo to wbrew tak, no niektórzy tak to przyjmują, że to my wyławiamy ryby z Bałtyku, wcale to nie jest prawdą. I tutaj, jeżeli będą, mówię, decydować, to no, dobrze by było, żeby to nie odbyło się bez naszego głosu. Znaczy nie tylko czego życzymy, żeby te podejmowane decyzje były trafne, bo w tej chwili już rozgorzały dyskusje na temat opłat za wędkowanie, opłat za zawody. No myślę, że tu troszeczkę to jest... Gdzieś się coś pogubiło, bo chyba to ktoś zdecydował, kto nie wie. Jeżeli nam wzrosły znacznie opłaty na zezwolenie na wędkowanie w Bałtyku, no to już jeżeli organizujemy sobie jakieś zawody, są to przecież zawody towarzyskie, czy my się spotkamy, czy zorganizujemy zawody, przecież to jedno i to samo. Ale jednak teraz zostały wprowadzone, no uważamy, horrendalne opłaty. No i tutaj, żeby to czasem nie umarło, bo jednak koszt, my nie jesteśmy, organizując zawody, my nie zarabiamy. Powiedzmy, że ta zrzutka wędkarzy, nazwijmy to tak, to są koszty, czyli przygotowanie posiłków, kawa, herbata, jakieś drobne upominki. Też dostajemy upominki od jakichś tam sponsorów. Nie są to, mówię, jakieś wielkie sprawy, kokosy. I tutaj nie zarabiamy na tym, a w tej chwili, no, jeżeli to będzie po prostu musieli zwiększyć opłaty na ludzi, no to gdzieś kres tego jest, bo każdy sport pociąga ze sobą koszty, którzy wędkarze ponoszą i sprzęt, który posiadamy i tak dalej, no swoje ceny ma. I
tu się nasuwa takie jedno pytanie, bo skoro no, opłata za tą imprezkę, powiedzmy, urząd chce 500 zł, tak? To w tym momencie, jak dla mnie, to okej, okay, ale zawodnicy są zwolnieni z jakichkolwiek opłat i pozwoleń, czyli tego, co my musimy im płacić, tak? To jesteśmy zwolnieni, czy nie? To, nie jesteśmy. Dobra. I teraz taka sprawa, no jeżeli ta organizator, wnosząc tą opłatę, mógłby faktycznie sobie pozwolić na to, że Sodoma Gomora, każdy może łowić bez pozwoleń i tak dalej, to ja jestem jeszcze w stanie zrozumieć, ale w momencie, kiedy każdy z nas płaci, no nie wiem, w tym momencie 200 zł do państwa. To znaczy około 70. Tak, teraz jest. Ale to już jest 10. Tak, no teraz różne, trochę zmienili, bo ta cena troszeczkę falowała tak w międzyczasie. W organizacji weszła ustawa 140 jakoś tak, tam z kartą dużej rodziny 75% zniżki słyszałem i tak dalej. Także no troszeczkę powiedzmy, że to zostało unormowane, ale mimo wszystko, no to dwa razy trzeba było wypłacić. No to tak, wiecie, troszeczkę bez sensu, tym bardziej, że to, czy my się faktycznie spotkamy teraz w takim gronie zorganizowanym, tak to nazwijmy, z zupą, czy po prostu się na Facebooku zrzucimy, jedziemy, to w zasadzie jest wszystko jedno, a powinni inwestować w ten sport, powinni inwestować w to, że tutaj ludzie przyjeżdżają całymi rodzinami i fajnie spędzają czas nad naszym polskim morzem. Zupełnie niezrozumiałe. Jak tu widać, są członkowie naszego klubu, są koledzy, którzy przyjechali z rodzinami. Jest to sport wyjątkowy, bardzo turyści się bardzo interesują tym. No myślę, że słuchajcie, no tak jak to Michale powiedziałeś, no pozwolę sobie na taką żart. Czy trzeba mieć dużo dzieci, żeby mieć zniżkę i uprawiać swoje hobby? No to absurdalne. No, ale powiedzmy jedno, że okej, ta opłata tam 140 zł rocznie. Wytniesz tą parę. Nie, to jest właśnie dobre. 140 zł rocznie, to tam wychodzi ile? 12 zł na miesiąc. To jest okej. Okay. No okay. Jak ktoś jest tam inwalidą, to ma 50, tak, i tam jak ktoś. Tak. No ktoś ma, dorobił się trójki dzieci, to ma 75, jestem w stanie zrozumieć, ale dodatkowe opłaty za coś takiego Michale, tego. Jeżeli przykładowo dzisiaj jest 42 zawodników, to mieścimy się w kosztach. Mhm. Ale weźmy, że są zawody, gdzie spotykamy się tam w 15, 20. To no jaką ludzie, opłatę bym musiał wziąć za startową tak zwaną, żeby dokładnie się koszta zwrócić. No to wtedy to wędkowanie zaczyna się robić drogi na czarno, będziemy zasilać szarą strefę i na to wychodzi, że państwo do tego dąży, żebyśmy robili. No nie można dwa razy za coś brać opłatę, bo uważam, że to jest dwa razy płacimy za coś. To jest, no wiadomo, hobby, każde hobby kosztuje. Tak, to jest prawda. No ale dla nas to jest naprawdę nie za bardzo do przyjęcia. Zobaczymy, jak ten rok następny się ułoży. Może dotrze, gdzieś będzie próbować jakoś zwrócić uwagę ludzi, decydentów na to, właśnie na taką sytuację, bo to jest paradoks. Państwo się nie dorobi, Michale, na tym, że my będziemy opłaty robić, bo nie są to nie wiadomo ile tych zawodów, bo to musiałby być co tydzień, żeby to jakiś znaczny budżet, tym bardziej, że grupa surfcastingowców, na razie jest to kilkaset osób. Zaczynaliśmy w kilkunastu, no może nie ja, bo tu właśnie tak jak Jurek i Leszek Sobota, kto tu jeszcze, Leszek Kramkiewicz, no jest tu kilku ludzi, którzy od początku na przykład klubu są członkami jego, to już jest 15 lat. I w tym momencie, no, jak to ująć? Oczywiście nie, no to są tak małe pieniądze, że tutaj no, jakikolwiek zarobek, czy nawet strata budżetu państwa, tutaj to nie ma w ogóle dyskusji, tu nie ma o czym rozmawiać, bo to jest śmiech na sali, ale ja bym poszedł w inną stronę, to w ogóle powinno być wszystko za darmo, żeby właśnie integrować te rodziny na tej plaży. Myślę, że sport wędkarski, takie wędkowanie rodzinne, bo mówię, zaczynali to koledzy w kilkunastu, to koledzy z Pucka, z Władysławowa, uprawiali ten surfcasting, gdzie nie był to jeszcze sport zorganizowany, w sensie tak jak to dzisiaj jest, że odbywają się już mistrzostwa Polski i tak dalej, to byli pionierzy,
i coraz więcej ludzi się garnie, dużo młodzieży. Myśmy pozyskali w tym roku 14 członków nowych klubów. Koledzy, zawody nasze dobiegły końca. Stwierdziliśmy, że w sportowej i zdrowej rywalizacji, co niektórzy osiągnęli lepsze wyniki, co niektórzy mniej. Niemniej trochę rybek padło, także chyba wszyscy są usatysfakcjonowani. Z łowiska, z pogody. Prosiłbym teraz sędziego naszego głównego o ogłoszenie wyników. Koledzy, no miło mi jest, kurczę, ogłosić te wyniki z uwagi na to, że praktycznie wszyscy jakieś tam wypki mieli na wędeczkach i każdemu coś się działo. I szóste miejsce zajął kolega Arkadiusz Perec. Brawo! Widzisz, jaki skromny. Arek! Gratulacje, Arek. Coraz lepsze wyniki. Zabrakło ci niewiele, ale to zawsze o tą jedną rybkę. Tak, zawsze. Piąte miejsce zajął kolega Andrzej Dechnik. Brawo, Andrzej! Brawo, Andrzej! Gratulacje, Andrzej. Dziękuję bardzo za uczestnictwo. Możemy ci dać rękę podawać. Czwarte miejsce kolega Roman Feltner. Brawo, Andrzej! Roman, rośniesz nam tutaj na czołowego zawodnika. Gratulacje. No to pójdź. Oby tak było. Trzecie miejsce Włodzimierz Staniszewski. Brawo! Ta trójka się do ciebie przykleiła chyba. Gdybyś nie spuścił tych wszystkich, co miałeś, to byś był. No, trudno, trudno. Poproszę. Nie, gdzie? I jeszcze taki drobny tutaj. Poczekaj, tutaj wiesz. O kurde. No młodek, to byś się woli powoli, Tu masz etui. Młodek! Pokaż twoje wąsy. I tu jeszcze nagrody. Młodek, pokaż twoje wąsy. Gratulacje. Drugie miejsce. Nasz kolega sympatyczny. Jerzy Duch. Jurek, żeby nie te moje, no jesteś, to byśmy byli chyba na czołówce. Jesteś niezawodny. Ja za szybko skończyłem, wiesz? Właśnie, bo myśmy się zmieniali godzinę wcześniej.
Dobra, oj, widzisz, czapka. Ale nie chciałem, żebyś głowę stracił. Ty wiesz, że od przygody... Dawaj tu i do. Nie proszę. Jeszcze raz gratulacje. Był, ale to tak, on się nie łowił. Poszedł, nie łowił w ogóle. Wszystkim nosem było tak. Romczu też. Teraz poczekaj, teraz już następnie zaczynamy. Pierwsze miejsce, kolega mi pobił, kurczę. No i nareszcie. Kolega Rafał Majcher. Brawo, Rafał, gratulacje. No kurczę, wprowadziłeś się do klubu. Pierwsze dorsze złowione. Wzorowo, kurczę. Ale panie prezesie, my już ustalono, że w przyszłym roku się z klubu wypisuje. No i masz ten swój wymarzony wózek. Jak kolega tu już jest, to niech zostanie, bo największą rybę też kolega Rafał złapał. Brawo. Także proszę bardzo. Jeszcze raz gratulacje. Rafał, popatrz. Ale gromkę, brawo. Bo można w trójkę, wiesz, wtedy wszyscy tak. Staną nagrodzeni. Wszyscy nagrodzeni. Tak, tutaj... prosilibyśmy. Jeszcze jest jedna nagroda, słuchajcie, taka mistrz naszego klubu jest na drugi rok sponsorowany przez klub na Mistrzostwa Polski. Także ciekawe. Jedziesz nam z Dobryko. Bardzo miło. Brawo. Surf castingu oczywiście. Brawo. Jeśli złapiesz, to złote środki pójdzie, nie? Panowie, wszyscy za drużynę. Wszyscy tutaj... Słuchajcie, prosilibyśmy tą szósteczkę tak, żeby się ustawiła tutaj na tle flagi. Tak. A masz to jest.